że ma wobec pani dług, który musi spłacić. Faktycznie trochę wykosztowaliśmy się na to mieszkanie, ale jakoś z narzeczonym daliśmy radę. Pani ma narzeczonego? Zanim zaczniemy dalej rozmawiać, mogłaby mi pani wytłumaczyć, co to znaczy, że niebawem będziemy rodziną? Przepraszam, mogę usiąść? Wie pani, ja jestem trochę zaskoczona. Zgodziłam się pani pomóc tylko dlatego, że... No cóż, on mówił, że pani jest zupełnie sama, że nie ma pani kto pomóc. Że jako pielęgniarka zarabia pani 2-3 tysiące. Nie jestem pielęgniarką. Kim pani jest? Będę pani bratową. Mój brat ma 28 lat, żonę, dziecko i z tego co wiem, nie zamierza się rozwodzić. Po co pani tu przyszła? Co mnie pani okraść? Pani jest jakąś naciągaczką, ja dzwonię po policję. Nie, proszę pani, jeżeli dzwoni pani po policję, to proszę odłożyć ten telefon. Ja widocznie musiałam pomylić adres. Bardzo panią przepraszam, musiałam coś po prostu źle zapisać. Już wychodzę. Przepraszam, do widzenia. Ja jestem za stara i zbyt dużo w życiu przeszłam, żeby się nie zorientować od razu, że on mnie zrobił w balona. Wyszłam z tego mieszkania, z tego jej mieszkania, które od 2 lat spłacałam i byłam naprawdę tak wściekła, że gdybym spotkała go wtedy, to naprawdę zabiłabym. To mieszkanie kosztowało mnie jakieś 300-400 tysięcy. Przez myśl mi nawet wtedy nie przeszło, że rozmawiam z kochanką mojego Wojtka. O wszystko bym go podejrzewała, ale nie o to, że mnie zdradza. On mi mówił, że ma siostrę, że musi jej pomagać w spłacie kredytu za mieszkanie, że niby razem wzięli ten kredyt, ale że on w całości go spłaca, że musi kupować już wszystko, żeby urządzić to mieszkanie. Byliśmy razem, no to mu pomagałam. Kupiłam płytki, podłogi, wyposażenie do kuchni. No i oczywiście dawałam mu pieniądze, żeby mógł spłacać raty za ten kredyt.